koronawirus w Polsce, portal Estetyka i Chirurgia. Dobry wieczór. Naszym dzisiejszym gościem oczywiście online będzie ktoś, od kogo bardzo wiele dowiadujemy się ostatnio o koronawirusie wszyscy. Ktoś, kto idzie do szpitala, leczy, a potem jeszcze na szczęście znajduje czas na rozmowę z dziennikarzami. Profesor doktor habilitowany nauk medycznych Krzysztof Simon, specjalista chorób zakaźnych i chorób wewnętrznych, ordynator oddziału chorób zakaźnych szpitala we Wrocławiu i dolnośląski konsultant wojewódzki do spraw chorób zakaźnych. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry, panie doktorze. Panie profesorze, jeszcze kilka tygodni temu wszyscy byliśmy niemal pewni, że polski szczyt zachorowań przypadnie na koniec kwietnia, początek maja. Dziś wiemy, że albo tego szczytu nie było, albo już jest w jakiś sposób za nami, albo jeszcze przed nami. Pytanie, kiedy on może nastąpić, zwłaszcza, że należałoby powiedzieć, że odmrażanie gospodarki jest pewnym ryzykiem, jeśli chodzi o kwestię przenoszenia wirusa. Panie redaktorze, ja uważam, że szczyt miał i będzie i jest między właśnie tak druga połowa kwietnia, pierwsza połowa maja. Było to oczywiste, nie było oczywiste dla niektórych naszych polityków, jakby tak odnosząc się do tej sytuacji, co się dzieje w kraju, prawda? I wydawało się, że to jest prawdziwe. Niemniej jednak po każdym takich świętach czy odpuszczaniu, na przykład tam 2-3-dniowym weekendzie, obserwowaliśmy gwałtowne wzrosty zakażeń. Ostatni tydzień rzeczywiście mieliśmy trochę spokoju, nie było 100-120 osób na izbie przyjęć, prawda? Z różnymi oczywiście, połowa to, 1/3 to nawiedzeni, prawda, którzy się czują chorzy, reszta podrzucani przez inne szpitale, a reszta rzeczywiście chorzy. I szpital się wypełniał. Nawet wściekły wyszedłem przed tą trzydniówką, prawda, bo nie mogliśmy się doprosić miejsc reanimacyjnych we Wrocławiu, wszystko było zatkane, ale jak wyszedłem w poniedziałek do pracy, nawet, no nie włączałem telefonu, ale nie podnosiłem, bo nie wiem, kto dzwoni, to połowa mnie się dzwoniła, bo większość tych pacjentów zmarła na tych ergach, także nagle miejsca się wyrobiły, a jakby było tego więcej, to oczywiście byśmy byli już dopięci kompletnie. I był spokój cały tydzień, ale dzisiaj to jest te 5-6 dni po tej przerwie, prawda, i zaczęło się otwarcie. I z przerażeniem patrzyłem z okna, jak z mortuarium, które jest poniżej, półtora piętra poniżej mojego gabinetu i mojej części kliniki, prawda, wyprowadzali naszych pacjentów, którzy niestety zmarli, prawda, a jednocześnie została ponad 30-osobowa kolejka do triażu, równoległe do tych trumien, do tego wszystkiego. To makabra, po prostu szkoda, że zdjęcia nie zrobiłem, gdzie ci ludzie stali z różnymi objawami celem zdiagnozowania, ewentualnie przyjęcia na oddział. Więc te wszystkie takie odpuszczania, jeśli nie przestrzegamy tego reguł, tego social distancing, masek, mycia rąk i tak dalej, niestety skutkują, że część osób się zakaża. Zobaczymy, co będzie w następnych dniach po tym odpuszczeniu, prawda? Co będzie, jak otworzą przedszkola, szkoły, żłobki, które muszą być otwarte, bo gospodarka musi jakoś iść. No właśnie. Inaczej nie będzie pieniędzy na medycynę. I przy brakach finansowych, prawda, bo to jest też katastrofalna sytuacja, kraj na szczycie dobrobytu, mówiono, że wszystko jest, nagle premier Gowin wstaje, mówi, że pieniędzy w państwie nie ma, jest na 3 miesiące i nie, czyli zbankrutujemy. No to co się stało z naszym dorobkiem życiowym, prawda, przez ostatnie 5 lat i nie jestem w stanie tego kompletnie zrozumieć i myślę, że większość społeczeństwa. No niemniej jednak tych pieniędzy nie ma. Nie będziemy pracować, to nie będziemy czym tego mieli obsługiwać jako takim, już pomijając deficyty duże, lekarsko-pielęgniarskie, tu jest duży problem. No i trzeba się liczyć ze wzrostem zachorowań. Oby nie było takiej wtopy, że tak określę po studencku, jak wywinęli to Włosi czy Hiszpanie, którzy nie przestrzegali, oni zrobili nawet tam początkowo w ogóle żadnych nie robili restrykcji, potem to stopniowo włączali, ale połowa nie przestrzegała w ogóle niczego i skończyło się katastrofą i hagatombą przy ich wzmożonej podatności genetycznej na tego rodzaju zakażenie. No właśnie, panie profesorze. Agresywny wirus. No właśnie, panie profesorze. Mówimy o tym, że tak naprawdę koronawirus jest przenoszony przez AC2 i że Włosi i Hiszpanie mają wzmożoną podatność na koronawirusa. A jak to wygląda z Polakami? Panie redaktorze, to jest bardziej złożony problem i tak dalej. To się nakłada wiele elementów. Pierwsza sprawa, my jesteśmy peryferyjnym krajem, jeśli chodzi o turystów chińskich, tych azjatyckich, tak, to pierwsza sprawa. Druga sprawa, mamy inne cechy genetyczne. Włosi jednak mają te wiele genów tych afroamerykańskich, afrykańskich, prawda, i tych arabskich jako takich. Ja to zawsze podaję, że na przykład takie mutacja, która dehydrogenazy glukozy fosforanowej, prawda, to sprzyja takim deficytom krwinkowym, można powiedzieć hemoglobinopatii,
to oni, my mamy 1 na 10 tysięcy mniej więcej, a na Sycylii i Korsyce jest 16% obywateli. To gwałtownie sprzyja tego rodzaju zakażeniom i gwałtownie. To możemy powiedzieć, że nas zachoruje mniej? I jeszcze dodam następną rzecz. Oni są społeczeństwem starszym, bogatszym i starszym. To wybuchło w najbogatszych terenach Włoch, gdzie standard życia jest zbliżony do Kalifornii jako taki, gdzie było bardzo wiele 80-90-latków, prawda? Żyli rodzinnie, bo tam są takie tradycje wielopokolejnowe, czy w domach starców. Nasz też ta choroba roznosi starców. Ja w tej chwili mam informację o kolejnym depresie. Powracałem 270 osób z tego 80 już zakażonych. Pan se wyobraża, co to będzie w ciągu 2-3 dni. Już mam 5 osób dzisiaj przywiezionych, zobaczę co dalej. No i oni są inni. My jesteśmy inni, u nas było mniej turystów, nam oczywiście zaskoczyło pojechanie na te tanie w czasy do tych Włoch, prawda, i powrót, i nie było oczywiście kwarantanny dla tych osób, bo każdy to lekceważył. Nie wiedzieliśmy, jak to się rozwinie, pojedyncze przypadki, takie, siakie, nikt nie był. No ale jak już te tłumy wróciły, no to było wiadomo, że będzie z tym problem. No i oczywiście zaczął się problem. A potem transmisja wewnętrzna w kraju, no i różne te systemy. I chyba jeszcze coś. Nawala. No, nawala służba zdrowia. No właśnie, panie doktorze, ale chyba jeszcze coś. Nie jest tajemnicą, panie profesorze, że testów w Polsce nie robimy wiele. Sam pan profesor wspominał, że plasujemy się na świecie gdzieś mniej więcej w gronie państw afrykańskich, trochę ponad nimi. To ile osób, zdaniem pana profesora, może być w tej chwili zakażonych i czy istnieją w obecnej sytuacji społecznej i politycznej jakieś rozwiązania systemowe, żeby liczbę testów zwiększyć? Panie redaktorze, no podstawowa według mnie sprawa, to oczywiście prawdopodobnie państwa na to nie stać. Nie było naprzód masek, potem mieliśmy stroju, prawda, teraz tymi testami. Na początku ich nie było, to było fikcja, co opowiadano. Dopiero potem rzeczywiście rozkręcono też wiele laboratoriów, choć funkcjonowano dziwnie, bo na przykład były testy, ale nie było materiałów do izolacji RNA. Otrzymaliśmy wyniki po 3-4 dniach, prawda, to była katastrofa. Teraz jest zdecydowanie lepiej. W ogóle nie mogę. Czekamy mniej więcej 12-24 godziny, otrzymy testy, rzadko krócej, choć tych laboratoriów jest więcej. Ale ja cały czas sugeruję, się publicznie wypowiadam, jeśli mamy zapanować nad epidemią, to niestety każdy pacjent przyjmowany do każdego szpitala powinien trafiać do takiego jakby no, czyśćca oddziału izolacyjno-obserwacyjnego i mieć wykonywany test molekularny. Kosztuje 500-600 zł, jeśli musimy próbujemy uniknąć, prawda, wprowadzenia zakażenia do szpitala i to już zmniejszy to ryzyko, jak po część pacjentów jest objawowych, większość pacjentów jest bezobjawowych. I druga sprawa powinna dotyczyć służby zdrowia, prawda, która powinna być testowana mniej więcej co 5 dni, powiedzmy co tydzień, ale nie testami tanimi tymi serologicznymi, tylko testami molekularnymi jako takimi. No to koszty tego robią się abstrakcyjne, ale jeśli pan ma zapanować nad tym wszystkim, to niestety tak trzeba robić. Oczywiście ten social distancing, maski, mycie rąk ciągle, czyszczenie wszystkiego i tak dalej, to jedyna szansa, żeby zapanować na tą sytuację. No właśnie, panie profesorze, do masek za chwilę będę chciał przejść, ale chciałbym jeszcze zapytać, co pan sądzi o testach odpłatnych? W Szczecinie na przykład pojawił się ostatnio punkt, w którym za kilkaset złotych po uprzedniej konsultacji telefonicznej można bez wysiadania z samochodu uzyskać test molekularno-genetyczny na obecność SARS-CoV-2 metodą real-time PCR. No i co? No i robi pan, jaki jest tego wynik? Ten pacjent musi udać się albo do konsultacji, prawda, czy nie ma zapalenia płuc, się nie rozwija, albo trafić pod nasz nadzór szpitalny do izolacji domowej, albo takiej. Ja nie rozumiem takich działań, szczerze mówiąc, one muszą być powiązane z jakimś funkcjonowaniem służby zdrowia. To, że każdy może zrobić test, to jest dobrze, no jest jeszcze demokracja, jesteśmy w wolnym kraju, każdy zrobi, tylko muszą być jakieś konsekwencje. Robię test, wykrywam dodatni, to natychmiast to laboratorium zgłaszę, dziękuję tego pacjenta, proszę pana, pan się stąd nie rusza, prawda? Albo pan siedzi w domu do czasu wyzyskania, kontaktuje się z panem szpital, albo pan jedzie z maską, z rękawiczkami do szpitala celem konsultacji, no i decyzja potem lekarza, który z panem coś musi zrobić, prawda? Albo przyjąć, prawda? Niepokojącego, albo wysłać do domu. Natomiast tak pomachanie wynikiem jest pan dodatnie i nic z tego nie wynika, jest absurdem. To w ogóle nie ma, do niczego nie prowadzi. Jeśli mielibyśmy spróbować odpowiedzieć na pytanie, co właściwie miałoby nas chronić przed zarażeniem, większość z nas odpowie, że jest to maseczka. Tylko panie profesorze, jak tę maseczkę nosić mądrze, jaką nosić maseczkę, kiedy i jak długo i co jeszcze może nas ochronić przed zarażeniem?
Państwa, no maseczka to jest element stroju ochronnego. Oczywiście to jest za mało i niewystarczająco, prawda, w zależności jakiej sytuacji. Jeśli jesteście Państwo na zewnątrz, prawda, no i w jakichś tam warunkach, to maseczka plus permanentnie mycie rąk w różnych sytuacjach środkiem, który jest wirusobójczy, prawda, no bo to jest podstawa sprawa, nie przeciwbakteryjnym. No, to jest pierwsze postępowanie. Gdzie się daje, gdzie możliwe, specjalnie sklepy, nie sklepy, gdzie bywamy. Druga sprawa i najważniejsza to jest utrzymywanie tego social distancing, prawda, i unikanie przepełnionych, dusznych, zapełnionych bez przepływu powietrza pomieszczeń, gdzie ten wirus się szerzy. Przypomnę te zakażenia w Korei, na mszach, prawda, jako takich, w kina, mecze we Włoszech i tak dalej, i tak dalej. Więc odchodzą restauracje, no te wszystkie historie. Jeśli będziemy tego unikali, nosili maseczkę, myli ręce, utrzymywali odległość od innych osób, nie rozmawiali tak, jak Arabowie mają zwyczaj noc w noc z sobą rozmawiać, czy Hindusi, no to szanse zakażenia są niewielkie. Oczywiście osoba, która emituje dużo wirusa, bo jest chora, jest bardziej zaraźliwa niż osoba bezobjawowa, która nie kaszle, nie pluje, prawda, nie wydala tego wirusa w takiej masie i ten. Unikanie tych wszystkich aktywności zewnętrznych, jeśli się da, indywidualnie tak, zbiorowo to wszystko odpada. Jeśli to złamiemy, narośnie gwałtownie epidemia, do która jest utrzymywana na tej zasadzie, że mamy przypadki objawowych klinicznie potwierdzanych 300-500 dziennie jako takich. No ale prawdopodobnie jest 5 razy więcej przynajmniej, bo większość jest bezobjawowy. No właśnie, a w takim razie porozmawiajmy jeszcze o leczeniu, bo Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie już na początku kwietnia rozpoczynał pracę nad terapią, która polegała na podawaniu chorym na COVID-19 osocza wyizolowanego z krwi osób, które pokonały zakażenie. W Szczecinie w leczeniu wykorzystano z powodzeniem pozaustrojową oksygenację krwi. W pańskim szpitalu między innymi rozpoczęto podawanie leku, który miał działać bezpośrednio na COVID-19, mówię o leku Remdesivir. Czy możemy w tej chwili powiedzieć, która z tych terapii, czy w ogóle może jakaś inna terapia, jest już terapią, którą możemy nazwać taką działającą, która powinna uspokoić nasz strach? Panie redaktorze, to jest wszystko troszeczkę takie mętne. Stopień postępowania zależy i stopień prowadzenia terapii zależy od stopnia ekspresji choroby jako takiej. Większość ludzi bezobjawowych nie wymaga żadnego leczenia. Pacjenci z lekkimi objawami wymagają najwyżej leczenia objawowego typu leki przeciwgorączkowe. Ci, co do nas trafiają, to jest oczywiście zaplecze kuchenne, nie będę wszystkiego wyjaśniał, jakich szczegółach, wymagają kompleksowanego postępowania i diagnostycznego, i obrazującego, a także postępowania terapeutycznego. Proszę przypomnieć Państwu, że na podstawie tych doświadczeń chińskich, doświadczeń z SARS-em włoskim, myśmy pierwsi w kraju, w tej części Europy wprowadzili leczenie lekami, działają blokującymi proteazę HIV, prawda, jako takim, z rybawiryną z kolei na w ogóle wirusy RNA, czy ewentualnie z chlorochiną. Choć już wiemy w tej chwili, że chlorochina nie działa na wirusy i nie powinna być stosowana w zaawansowanych stanach, tylko wcześniej być może hamuje. I do tego zachęcam, jestem tam współuczestnikiem takiego grantu. Zmniejsza szanse przejścia z fazy bezobjawowej, zmniejsza liczbę osób, które przechodzą w pełnoobjawową chorobę, prawda, i to jest jakiś etap. Na pozostałych etapach stosujemy te leki przeciwwirusowe. Ja mam oczywiście Remdesivir, tak jak 3 ośrodki jeszcze w Polsce, z tym, że on został do nas przyznany do darów i jako taki możemy go stosować tylko w zaawansowanych postaciach chorobowych. Jeśli ja mówię o leczeniu przyczynowym, to jest pewien kłopot, bo w tym tak zaawansowanym już tego wirusa jest zupełnie niewiele, prawda? Wolałbym na wcześniejszych etapach, żeby nie przechodzić ten etap krytyczny, prawda? No ale dostaliśmy lek bezpłatnie, mamy 1000 papierów do wypełniania, stosujemy go u pojedynczych osób. No zdania są podzielone i tak dalej, i tak dalej. Generalnie lek takiej istotności różnicy w zmniejszaniu śmiertelności nie ma, natomiast niewątpliwie o tych osób, które przeżyły, skraca czas pobytu, co jest w stadach bardzo ważne, o 3-4 dni jako takim. I to jest jakby na dzień dzisiejszy jego cecha, którą możemy potwierdzić. Natomiast drugą rzeczą, no to stosujemy, co jest najważniejsze, no oczywiście antybiotyki, ogromną tlenoterapię różnymi technikami, potem pacjenci przychodzą na OIOM, no i tam stosujemy leki brodkujące, te wydzielanie tych cytokin, ten szok cytokinowy jako tako, no i właściwie pierwsi potem koledzy z Lublina powtórzyli te cestulizumab, już w kilku miejscach w kraju się stosuje, zalecam województwie, żeby to stosować. Rzeczywiście mamy na tym etapie
no i jakieś tam sukcesy. No powiedzmy z tych 10, którzy trafiają u nas na RK, przeżywa 2-3 osoby, a nie jedna. No to jest taki sukces, prawda? Choć oczywiście różnymi powikłaniami. Najczęściej to niestety jak są to krwiotoki, które nam ten nawet dobrą terapię gwałtownie wikłają i to do ośrodkowego układu nerwowego. Jeśli chodzi o to osocze, myśmy też już podali dwóm osobom, są różne zalecenia, prawda? Nikt nie wie, czy to działa. FDA w ogóle tego nie zaleca, choć jak pan popatrzy historycznie, no w wielu chorobach podaje się osocze ozdrowieńcze, na przykład tak, EBO, z różnym efektem. Produkty z osocza to są te z immunoglobuliny, prawda, czy surowice, prawda, to się podaje w błonnicy, w zatrucie jadem kiełbasianym, w ścieklizmie, HBV i tak dalej, i tak dalej. No więc to ma swoje znaczenie. Czy tu będzie miało na dzień dzisiejszy, nie ma żadnej odpowiedzi, bo nie wiemy, czy poziom ochronny przeciwciał jest poziomem ochronnym jako taki. Czy to jest płodność komórkowa, czy humoralna. Nie ma żadnych jednoznacznych danych. Wydaje się, jak dla mnie, że jest, prawda, no ale ja mam masę pacjentów, którym badamy te przeciwciała i w ogóle nie odpowiadają, prawie mają bardzo niskie miana. I mam masę pacjentów, którzy mają bardzo wysokie miana i ich staramy się zachęcić, żeby byli dawcami tych surowicy. I to na podstawie grantu, który kieruje profesor Mazur. Ja nie mam czasu pisać grantów i absolutnie, bo z uwagi na nadmiar zajęć, to w tym grancie jesteśmy w Dolnym Śląsku i realizujemy te badania. Zobaczymy efekt, ale to wie pan, trzeba przejść 100-200 osób, żeby można w jakimkolwiek statystycznym efekcie, prawda? Panie profesorze, na koniec zapytam. Wiemy, że wirus mutuje. Wiemy też, że chyba prawie wszyscy w tej chwili spodziewają się tego, że na jesień nastąpi druga fala zachorowań. Czy istotnie jest się czego obawiać? I czy już to wiemy na pewno? Wie pan. Żyjemy w klimacie umiarkowanym i to wszyscy, nawet że amerykańskie FDA podkreśla, że te wszystkie infekcje przebiegają w klefie umiarkowanej falami, prawda? Zimowo-jesiennym, zimowo-wiosennym i potem się w okresie lata wycisza. To nie znaczy całkowicie. Grypę też pan może w lipcu złapać, prawda? I to jest podstawowa sprawa. No, trochę jest słaba rzecz do tej koncepcji, że to jest bardzo młody wirus, który wyrwał się z lata zwierzęcego, nie mieliśmy z nim kontaktu, prawda? Jest niesłychanie agresywny. Jako taki, jeśli chodzi o zaraźliwość, zdecydowanie bardziej niż grypa na przykład. Choć śmiertelność jest też wyższa, a zależy od grupy wiekowej. Druga sprawa, jesteśmy różnie genetycznie zbudowani, prawda? Nie jesteśmy Włochami, Hiszpanami, nie jesteśmy Afroamerykanami, którzy masowo giną w tej chwili w Stanach, prawda? No jesteśmy różni. Klimat się u nas poprawia, robi się cieplej, jest wilgotniej, jest większe promowanie UV, które niszczy wirus. No więc ma pan te czynniki, które hamują zdecydowanie. Do tego wirus się szerzy przez kolejne populacje ludzkie. Czyli jest tak jak najczęściej, że on osłabia swoją agresywność, jako to jest, staje się tak się bardziej humanizuje, staje się bardziej człowieczy. To jest typowe do zakażeń wirusowych, ale nie wszystkich. Ospa była cały okres czasu przez 400 lat agresywna i nic się to nie zmieniało, prawda? Choć ta śmiertelność czasem troszeczkę spadała, prawda? Nie z 30% do 15%, prawda? Te postacie były różne. No i to samo z tym wirusem mamy. Jeśli weźmiemy z kolei takie nadzieje, bierzemy też pod uwagę zachowanie się jego protoplasty SARS-u, jeśli można tak to nazwać. No nagle się epidemia skończyła, bardzo ciężkiej choroby z dużą śmiertelnością, prawda? Była, wszyscy się przygotowali, syntetowaliśmy szczepionki, teraz to się akurat przydaje w tej chwili przy konsumpcji szczepionek i nagle się epidemia skończyła. No więc też tak może się to skończyć. Modele wiedzy jest wiele. Będzie się tliło na tym poziomie, jak jest, prawda? W końcu to jest skala 500 przypadków dziennie na 40-milionowy kraj. No to jest dużo i mało, prawda? Kwestia, czy służby zdrowia to wytrzyma. Jak będzie więcej, na pewno nie. Druga rzecz, że wirus zacznie się osłabiać swoją agresywność. Będzie jednym z koronawirusów, który miał chorobę przeziębieniową. Tylko o specyficznej grupie osób będą dawały jakieś ciężkie choroby, prawda? No i wreszcie jest też niestety możliwe, że się gwałtownie zaostrzy, wymutuje do takiej postaci, która będzie śmiertelna także dla młodszych osób, co było tragedią. Panie profesorze, czego możemy sobie życzyć? Zdrowia, cierpliwości, no i środków na leczenie tych ludzi jako takim i jakiejś normalnej organizacji, prawda, funkcjonowania państwa, która nie funkcjonuje prawidłowo, jak pan wie. I ja tylko cały czas cierpię, wysłuchując kolejnych najdziwniejszych rozporządzeń, które wychodzą z ministerstwa, które nas kompletnie rujnują logicznie, praktycznie i tak dalej, i tak dalej. Przecież pierwsza rzecz to był nakaz przyjmowania pacjentów bezobjawowych. Słyszał pan w ogóle o takim przepisie w historii jakiegokolwiek państwa? Druga rzecz, przecież to jest jakoś niemożliwe. Następnie był zakaz wypowiadania się, a niby dlaczego mamy się zakazać wypowiadać? Popieramy to, co jest słuszne i co krytyczne jest nie tego. To nie są czasy bolszewików, prawda? I trzecia sprawa, no ten skandal z tym znakiem zatrudnienia. To
z założenia to może mieć sens, ale jeśli ktokolwiek ma jakiekolwiek pojęcie o służbie zdrowia, to wie, że służba zdrowia polska działa na tej zasadzie, że ludzie pracują w 3, 4, 5 miejscach, a szpitale są najmniej płatne, tylko są najciekawsze. No akurat klinika, to ja mam wyjazdy, ludzie są tym zainteresowani, ale pracują w poradniach, gdzie zarabiają jakieś pieniądze, mają własne interesy i tak dalej. I nagle się dowiadujemy, że nie mogą, nikt nie rekompensuje tego finansowo, ale ten sam lekarz, który pracuje i też zajmuje się COVID-ami na porodówce poza szpitalem, nie może pracować gdzie chce. No to przecież tak nie można wydawać takich przepisów. To się w ogóle urywa z choinki i nikt na to nie reaguje. I to jest tragiczne. Zupełna anarchia. Natomiast oczywiście wszystkie te postępowania ograniczające, restrykcje, które miałem swój udział, się przecież nie kryję, prawda? Część krytykowałem. No są konieczne i celowe i spłaszczyliśmy to zachorowanie jako tak zdecydowanie. Kwestia, czy nie odwlekliśmy całej afery i z ogromnych zachorowań. Tego nie wiem oczywiście. Na dzień dzisiejszy służba zdrowia to spłaszczenie wytrzymuje. Dajemy radę. Ale jak każdy... Właściwie jak każde medium w tej chwili, muszę zapytać, panie profesorze, a co z wyborami? Bo słyszymy, że wybory korespondencyjne cały czas są możliwe, a pan profesor również wspominał, że co jak co, ale papier przenosi wirusa najdłużej. Myśmy jako eksperci z Polskiego Towarzystwa Epidemiologów Chorób Zakaźnych przeglądali dostępną literaturę i papier przenosi, na papierze utrzymuje się do 24 godzin, niezależnie jak pan wybory te zrobi, jakie siakie. No oczywiście ja jako też obywatel się muszę to wypowiedzieć, prawda? No byłem przerażony tym nachalnością i tą arogancją, że wybory tylko 10, a nie 10 niektórych osób. Potem tylko jakoś bez komisji tej wyborczej. Potem powiedziano, że nie ma kampanii wyborczej. No przecież ja nie żyję w Zimbabwe, prawda? No ja żyję w normalnym kraju i chciałbym żyć w sposób cywilizowany. W związku z tym oczywiście poczułem się jak miliony Polaków, znieważony, obrażony, prawda? Zniesmaczony tym, co się dzieje. No na szczęście ktoś to odwlekł, prawda, o kilka miesięcy, ktoś się z kimś dogadał. No naturalnie, nie wiadomo, jak będzie ogromna epidemia, prawda, się rozszerzy, no to będzie to trochę gorzej wyglądało, więc tego nie będzie można zrobić. No ale będą znane reguły gry. Kwestia, kto będzie liczył, no ale dalej będzie ryzyko, no. I wybory były korespondencyjne w Monachium i gwałtownie wzrosły potem zachorowania, prawda, na COVID. Także to nie jest tak, że to jest wszystko idealnie i bezpiecznie. No ale na szczęście nie robimy na hura tego wszystkiego, tylko w jakiś sposób ktoś się do tego przygotuje i mam nadzieję, że to będzie logiczniej. No chciałbym wiedzieć, kto to będzie liczył jak, skoro w Stanach po już lat wyborów korespondencyjnych dalej są problemy z liczeniem. Nawet były problemy z przeważność prezydenta tego czy drugiego, bo jedni mieli więcej głosów, a byli prezydentami ci, którzy mniej. To jest ogromny problem z tym wszystkim. Mamy sytuację taką, że odmrażamy gospodarkę. Mamy sytuację taką, że będzie nas więcej w sklepach. Mamy taką sytuację, że część z nas wróci do różnej pracy. Na co powinniśmy uważać? Wiemy, że na papier i karton na pewno. Przede wszystkim utrzymywanie dystansu, noszenie masek, nie podawanie rąk, nie całowanie rąk, mycie ręk w każdym miejscu i izolowanie się maksymalnie od drugich osób. To nie jest przyjemne, to nie jest w naszym zwyczaju, prawda? To jest nietowarzyskie, wszystko jest na nie i tak dalej. Ale albo alternatywa jest taka, albo utrzymujesz te wszystkie zasady i nosisz maskę i myjesz ręce, albo chorujesz i trafiasz i masz szansę umrzeć po prostu. I to błyskawicznie z powodu zapalenia płuc. I tylko tyle. Nie ma innej alternatywy. Dziękuję serdecznie za rozmowę, panie profesorze.